Cześć! Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Project Zomboid, w którym to nasz bohater Zdzisław Wong za wszelką cenę próbuje przeżyć w postapokaliptycznym świecie zombie, no a my postaramy się mu pomóc. Słuchajcie, już dawno niestety nie grałem i musimy zobaczyć, co mu się tu tak źle dzieje. A mianowicie, jest 7 rano, czyli nie jest tak źle z godziną, ale proponuję tutaj... Widzę, że jest głodny. Dobra, no ten niepokój to zaraz mu tutaj pozwolimy zapalić. Następnie coś tam zje, przygryzie sobie i bierzemy się znowu za robotę, słuchajcie. Co my tutaj mamy takiego? Przy sobie. Na razie nie za bardzo nic. Dobra, do jedzenia, więc tutaj coś. Jakąś. Słuchajcie. Ciekawe, czy ta puszka karma dla psów kalorie 498. A na przykład. Otóż węglowodanów nie ma. A ciekawe, czy się rozchodzi. A zobaczmy, weźmy. W sumie to nie pamiętam. Czy może mu takie jedzenie zaszkodzić? No ale... W tym świecie, słuchajcie, musi spróbować wszystkiego. Okej, i płacz. Aha, no tak, no ale dobra, no. Tu nie ma co, to tamto, no. Tu nic nie poradzimy na to, że niestety nikogo nie ma w koło. Tutaj też nic nie ma. No. Co jest? Co jest? Cóż, byśmy całą wodę wypili? Chyba tak. Niedobrze, z jednej strony, słuchajcie. Udzielił mu się tu napić z tego. Jak najszybciej skończyć ten płot. Co niestety nam to nie jeszcze... Nawet połowy żeśmy tego nie zrobili. No ale... Tak, no właśnie. Dobra, bierzmy się za robotę, słuchajcie. Koło na szczęście wroga nie widać. Ciała się już nawet, słuchajcie, tutaj tych zombiaków rozleciały. No tak, tutaj deski mamy, dobra, to budujemy tutaj. Ściana. A co jest, czemu? Kurde, za daleko mamy, dobra. Musimy sobie dwie deski. Cyk. Nie sięga. Niestety nie sięga. Dobra. Tu chyba desek nie było, wkręty, ale to już tam później sobie... O, tutaj jeszcze coś, tutaj kawałki drewna. Deska jedna, weźmiemy sobie ją. Gałązki, kawałki drewna, wkręty, no to możemy schować. Dobra. Tak, rozmontuj. Weźmy ten czas, troszeczkę przyspieszmy. Oj. Oj. O, dobra. To też w sumie.
I kolejny płot, słuchajcie. No niestety, no. Trochę mu się jeszcze zejdzie, ale już jak to zrobi, to myślę, że już będzie dużo, dużo ciekawiej. Dobra. Bale drewna spiłujemy na deski. Tu mamy jedną, czyli sobie weźmiemy deskę. Dobra, idziemy. Budujemy kolejny płot. Ściana. Czy chciałem coś sprawdzić? Dalej chyba nie możemy tej skrzyni. Tak, chyba nie możemy. Dobra, to jeszcze raz tutaj weźmiemy. Buduj ścianę. Cyk. Okej. Dobra, tutaj chyba nic nie ma takiego. Dobra, ciekawego tutaj. Gąski. O! Nie, chyba tutaj. Nie, dobra. Przewidziało mi się. Tu mamy te deski. Dobra. No niestety, musimy nosić po dwie, żeby go nie za bardzo przeciążyć. A, już miałem wzięte. No dobra. Naprawdę. Okej. Co tu jeszcze mamy? Tu chyba jest jeszcze jedna deska. Tak. Weźmiemy. Dobra, tutaj wkręty to na razie nam nie będą potrzebne. Rozmontowujemy dalej. Słuchajcie. Dobra, tu mam jeszcze jedną deskę. Zamontujmy. Okej. Co tutaj mamy? Tu jest deska jedna. Weźmiemy sobie ją. Co tu jeszcze takiego ciekawego? Nic nie ma więcej. Dobra. Rozmontuj. Dobra. Lekkie przeciążenie, nie wiem czemu. Pragnienie, głód, dobra. Musimy, zdążymy jeszcze z tych desek, co tutaj jest, postawić ramę. Zobaczmy, czy tam coś jeszcze leży. Tu nic, tu deski dwie, dobra. Bierzemy. Tu nie, wkręty, wkręty. Dobra. Dobra, pójdziemy coś zjeść i się napić. Czy my możemy to jakoś rozmontować? Duży plastikowy stół. Stolarstwo, młotek.
I co uzyskałem? Ale dobra, na razie to niestety tam stoi. Dobra. Tak. Ojciec. Teraz tu, co tu możemy zjeść takiego? Coś z lodówki? Mięso mielone. Roztopione lody, szynka świeża. A co z tą szynką możemy zrobić? Słuchajcie. Gotowanie. Zrób kotlet mielony. Ciekawe. Pokrój szynkę. No dobra. To tu się poduczymy. I co tam to dało? Proste krzynki. Dobra, zjedzmy sobie to całość. Już? Aha, ale dalej. By coś trzeba. Aha, ale jeden. Dobra, to zjedz całość. Jeszcze nam. O, spoko. I wiecie co? Możemy to z powrotem. O, elegancko. Dobra, jeszcze. Jeszcze mu się pić chce. No z tym piciem to słuchajcie, będzie problem w przyszłości. Popatrz. Aha, już znowu jeść. Dobra, to może. Tak, ananasy to nie. Owoce, węglowodany, białko, tłuszcze, pomidory. Zupa, o właśnie. Ale to kurczę, szkoda tej zupy troszkę. Sok w kartoniku. Wypijemy całość. Aha, jeszcze tutaj mamy ze sobą wkręty. To są wkręty, weźmiemy tutaj. Dobra. Lekkie pragnienie. Butelka jest pusta. Czy co, przejdziemy się, słuchajcie. Póki on jest zmęczony, to nie będziemy tam już ten płot dzisiaj robić. Ale przejdziemy się tutaj. Napełnimy wodą butelki. Rozejrzymy się też nawet wkoło, tak? Wiecie, fajnie. Tutaj może być fajne terytorium, bo tych marlaków tutaj tak nie widać. Dobra. Tak, tutaj wszystko to tylko kawałki drewna. Co jest? Napełnij butelkę. Jeszcze niech napełni. Bo co tu by było? Tutaj pragnienie 86 woda. Tak. Dobra. Ogólnie chyba tutaj to wszystko wzięliśmy. Możemy to rozmontować? Możemy to rozmontować. Tylko co? Pewnie coś tu leży i dlatego nie możemy. Tak. To weźmiemy to na podłogę. Zostawimy. Co? Aha, to jest na podłodze, a to nie na stole leży? Rozmontuj duży stół. No właśnie. Dobra. Co tu jest? Jakieś... Deska jest jedna. Dobra. To sobie ją weźmiemy. To... A nie. To zostawiamy. Gwoździe. Gwoździe się przydadzą. Jak najbardziej. Blacha do pieczenia jeszcze mnie ciekawi. Sól. O, sól jak sól. Tylko już więcej nic nie było. Książka, notes. Też już można ten chałup wykreślić jakby z naszego a jeszcze może tutaj rozwalimy. Rozmontuj, tak jest. Dobra, gwoździe. Przydadzą się jak najbardziej. Jesteśmy bardzo dużo zmęczeni. Dobra, to wracamy, słuchajcie, wracamy do nas, do siebie. Jeszcze tutaj by się tą szafę przydało rozmontować. Japonki. Japonki się nam nie przydadzą. Deskę mamy jedną.
Zaraz tutaj deskę. Deskę jedną wywalimy, nam tu niepotrzebna. Dobra. Idziemy odpocząć, słuchajcie. Niepokój. Dobra. Burczy w brzuchu. Kurczę, no coś by trzeba było znowu podjeść. No myślę, że może tą puszkę na nasa weźmiemy sobie. Otwórz. Zjedzmy całość. I od razu sobie zaznaczmy, kurczę, że tamto mieszkanie w zasadzie to już tutaj nic nie ma. Zaraz, my tutaj, co to? Aha, tutaj ten, czyli tutaj iksik. Już tu w zasadzie w tym mieszkaniu też nic nie ma. Dobra. Dobra, no jedynie co tam deski, tak? Jedynie jeszcze tam można by było, ale to już tam. Dobra, chodźmy spać. Dobra. Śpi. Tak jest. Dobra, lekkie pragnienie. Ciemno na dworzu, na bank. Teraz jeszcze popatrzę, co my tutaj mamy do przeczytania, ale chyba już wszystkie te z pierwszej części to żeśmy przeczytali. Tu też przeczytane, widzę czasopismo. Naprawa pojazdów, też przeczytana tą pierwszy. Uprawa roślin, też przeczytana. Szkoła przetrwania, wędkarstwo, to ciekawe. Wędkarstwo, zbieractwo też. A zobaczmy to. Czy my tu możemy coś włączyć? Jakby. Bo on chyba. Ten telewizor to jest. Kasetę. O, proszę, ciekawe. Proszę zobaczyć. Cyk. Dobra, otwórz. Aha, no trzeba włączyć najpierw telewizor. Tak. O, dobra, otwórz. Ha, dobre, super, nuda też nam spada, jest pierwsza w nocy, trochę kurczę jakby, no powinien o pierwszej w nocy to się w zasadzie położyć, nie, a on wypoczął, i tutaj kurde co tu robić, no iść gdzieś, nie wiem, łazić po nocy, no, jakoś nie za bardzo. Jestem za tą opcją. Teraz tak, zobaczmy tutaj umiejętności. Wędkarstwo mu poszło w górę. No proszę. Dalej się uczy. No to fajne te kasety, słuchajcie, to trzeba zbierać. To trzeba kurczę zbierać. Nie dość, że wskaźnik rośnie. Albo nie, bo wskaźnik to chyba był, bo przeczytałem książkę wędkarstwa. Tak. Aha. Dobra, tu chyba już wszystko. Wyłączmy. I ona już, ta kaseta... Już jej tu nie ma, widzę. Tak, no już, no dobrze, ona ginie. No w sumie to nawet spoko. No i teraz pytanie, co tu robić? Idziemy, kurczę, burczy w brzuchu, lekkie pragnienie. Zobaczmy jeszcze tą mapę. Teraz tak, tutaj są jeszcze jakieś budyneczki, tu byliśmy w zasadzie wszędzie. Tutaj, kurczę, tu jest tyle bogactwa, szczerze powiedziawszy, tak mi się wydaje, żeby trzeba byłoby się tam przejść. Ale, kurczę, no po tej nocy to się troszeczkę tego obawiam. Ale wiecie co? Przejdziemy się. Przejdziemy się. Myślę, że... W zasadzie no, przydałoby się trochę też więcej jedzenia, nie? Bo już tam się kończy. No i woda. Woda przede wszystkim. Więcej butelek na przykład chociażby. Znaleźć i napełnić te butelki, bo nie mamy.
Dobra, czyli tak, gwoździe sobie, słuchajcie, zostawimy. Blachę do pieczenia, nie wiem dlaczego ją cały czas noszę. Ale dobra, niech sobie tu będzie. Butelka z wodą to sobie weźmiemy. Teraz tak, siekiera. Siekiera nie będzie potrzebna. Weźmiemy sobie ten nasz kij golfowy. Golfowy, baseballowy. Dobra, siekierę sobie zostawmy. Młotek zostawmy. Piłę też zostawmy. Dobra. To by było chyba tyle. To sobie weźmiemy oburącz. No i dobra. Weźmiemy sobie może też torbę. A, latarka może by się przydała. Tylko słuchajcie, właśnie, gdzie ta latarka? Ja wiem, że chyba latarkę tu mieliśmy. Czekajcie, bo tutaj musimy pozamykać to. O. Gdzieś tu latarka była. Jest i latarka mała, dobra. Teraz jak ona działa? Dodatkowy. O! Super. Dobra. Kij mam, ale to... Aha, czekajcie. To jako główny. Dobra. Idziemy, słuchajcie. Idziemy się rozejrzeć. Oby nas nic nie spotkało. Widoczność, słuchajcie, nie jest duża. Ale idziemy. Tu jest okno. Czy ktoś tu jest? Nie, ale dobra, napijemy się chociaż wody. Skorzystamy. Idziemy sobie też tyłem. Dobra, idziemy. Idziemy, słuchajcie. One cause you dead, jak to mówią. Tu jest też płot jakiś, ale to... Aha, no ciekawe jak ta, no właśnie, latarka. Aha, po prostu baterię mogliśmy wziąć, nie? Ale o trzecia niedługo się zrobi... Worek na śmieci, niedługo się, mam nadzieję, zrobi widniej. Słuchajcie, przejdźmy sobie tutaj. Już wilczy głód. No, on naprawdę nie jest na umiaru, ten nasz Zdzisiu. Kurczę, teraz patrzmy, czy da się wejść tutaj. Jest jeszcze telewizor włączony. Weszliśmy. Włączymy ten telewizor. Opcję urządzenia wyłącz. Okej. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest. Czasopismo, zmniejszenie nudy. Weźmiemy sobie. No tak, dobra, tutaj już więcej nic takiego nie ma. Apteczka, w tej apteczce coś jest? Chyba nie za bardzo. Dobra, tu jakieś butelki, białe wino. O kurcze, bierzemy, słuchajcie. Bierzemy to. Tu jest wyjście, dobra, tu jest wyjście.
Przejdźmy się do kuchni. Batonik. O, bierzemy, słuchajcie, tu wszystko bierzemy. To jest wszystko już nasze. Wszystko nasze, słuchajcie. Kotlet mielony. Już niestety filiżanka. Tu sobie napełnimy. Wszystko napełnimy. No i dobra. Trochę głodni jesteśmy, ale myślę, że tu nie za bardzo mamy jeszcze co zjeść, więc o, tutaj mamy. Dobra, zjemy sobie tutaj coś. Puszkę pomidorów sobie zjemy. Otwórz. Dobra. Gruszka i salami. To se też weźmiemy tutaj. Gruszkę to zostawmy. Świeże, zamrożone. Teraz tak, tutaj nic nie ma. Makaron. Soczewica, sól. To może wszystko weźmiemy. Powoli będziemy musieli się uczyć gotować, więc tu nic chyba nie ma, nie ma. No. Kurczę, no, on ma trochę taki rozbity ten dzień, nie? No 4:20 i nie jest zmęczony. I teraz, kurde, wrócę, gdzieś, nie wiem, 6:00, powinien się wziąć, 6:00, 7:00, powinien się wziąć do roboty. On będzie zmęczony, no. Tak, kurde, no, powinien jednak spać w nocy, nie? Gdzie ta... Jakby czujność może tych zombiaków, chyba mi się wydaje, jest troszkę jakby inna, nie? Że tam nie kręcą się tak często. Dobra, zobaczmy co tutaj. Dobra. Tylko nie widzę. Bokserki weźmiemy sobie. Parasolkę sobie też weźmiemy, bo się przyda. Złożony, dobrze. Przyda się, słuchajcie, jak będzie padać, to my sobie z tą parasoleczką spokojnie... Chusteczka, kartka papieru, pierwsza pomoc, chusteczka, dobra, weźmiemy sobie ją, pewnie, że tak. Dobra, idziemy do kolejnego pomieszczenia. Aha, tutaj jest tak, penseta, to pensetę to już mamy. Szminka nam się na pewno nie przyda. Teraz tak, tutaj nic nie ma, dobra. I jeszcze tu zostało nam... Witaminy. O, weźmiemy sobie nawet, zażyjemy sobie tabletki. Gazetę sobie też weźmiemy, słuchajcie. Co by się nam trochę nie nudził. No i dobra. Mieszkanie żeśmy chyba, słuchajcie, całe oblecieliśmy. Możemy dodać je już do... oblecianych. Dobra. I idziemy dalej. Kurczę, tu jest ten płot duży. Ach, no właśnie, kurde, może tutaj byłoby nawet lepiej, słuchajcie. Bo w sumie tu płot jest duży, tylko z tej strony by trzeba było jedynie. Dwupiętrowe mieszkanie. Ucieczka byłaby może nawet lepiej, lepsza, słuchajcie. Kurczę, przejdź. Z takiego domu, ze względu na to, że na piętrze moglibyśmy linę... przestań używać. Dobra. Moglibyśmy linę spuścić, słuchajcie. A jest tak, płot. Przez ten płot się chyba już nie przejdzie tak łatwo. No. Kurde. Może mogło być to dużo lepsze, słuchajcie. Tu ogródek byłby też dosyć sporawy. Wjazd na... wjazd przed domem jest, na samochód. No. No ale trudno. Trudno, słuchajcie. Prędzej czy później wszędzie się pojawią umarlaczki. Zobaczymy, czy przez ten płot da się przejść. Da się przejść, no tak. Jeszcze raz zobaczę, jak tutaj jest. Aha, tutaj, tak. Obejdziemy te mieszkania. Jak tam?
Widać coś? Czemu nic nie widać? Oho. Też nic. Dobra, drzwi otwarte. Spoko. Dobra, ale co ja tutaj widzę? Słuchajcie, myślę, że na tym, w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki, że jesteście. Zachęcam was do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. No a my widzimy się już niebawem, także trzymajcie się. Cześć!